fizycznej. Możliwe, że czujemy braki w energii emocjonalnej i bardzo często nie mamy ochoty na coś, żeby coś w ogóle zrobić, tak? I mamy dużo takich stanów raczej depresyjnych, przygnębieniowych. Panie Krzysztofie, przepraszam panu przerwę. Ja mam jeszcze prośbę, czy mógłby pan mówić bliżej komputera, ponieważ będzie pana lepiej słychać. Okej, okay. Czy słabo mnie słychać? No bo jest tak samo jak wczoraj. Było trochę ciszej. O. Okej. Okay. Czy ktoś może na czacie potwierdzić, jak mnie słychać? Bo też chciałbym wiedzieć, czy mówić głośniej, czy mówić ciszej, czy przysunąć się bardziej. Bardzo bym prosił o jakąś informację. Słychać dobrze. OK. Więc kontynuując, tak, możliwe, że mamy z kolei braki w energii tej naszej bateryjce, takiej właśnie mentalnej, tak, i ciężko przysunąć się. Jeszcze się troszkę przysunę. Czy teraz mnie słychać lepiej? Czy teraz jest lepiej? Tak, OK, dobra. W razie czego proszę pisać albo mówić przez mikrofon. Więc wracając do tematu, tak? Możliwe, że mamy braki w energii mentalnej, tak? Przez co ciężko jest nam się skoncentrować na rzeczach, albo na przykład nie jesteśmy w stanie robić jakichś rzeczy, bo nie wiemy za bardzo jak, tak? Więc wtedy warto z kolei zadbać o aktywności, które będą nam uzupełniały taką energię. Lub mamy po prostu braki też w energii właśnie tak zwanej życiowej, czyli nie mamy motywacji ogólnie do rzeczy, nie wiemy po co robić te rzeczy, tak? Jakby nie mają one dla nas za bardzo sensu, żeby je wykonywać. No i podzieliłem listę aktywności na cztery właśnie kategorie, tak? Na fizyczną, emocjonalną, mentalną i życiową. W każdej z nich znajdują się trochę inne aktywności, które możemy podejmować. Prawdopodobnie część z nich Państwo doskonale znają. Prawdopodobnie część z Państwa, część z tych aktywności robi na co dzień. Tak? Nie sądzę, bym czymś zaskoczył tutaj, jeśli chodzi o tę listę, ale istnieje duża szansa, że ktoś na przykład stwierdzi, ha, zawsze chciałem daną rzecz zrobić, ale jakoś zapomniałem o tym. Tak? Więc proszę to traktować raczej jako taki przegląd, jako taki właśnie przekrój też pomysłów różnych. I a nuż coś się akurat trafi, że stwierdzą Państwo, może tego spróbuję. Tak? Więc pierwszy dział, tak, czyli energia jakby fizyczna, jak ją uzupełniać? Czy warto o nią dbać i kiedy? Tak? No jeśli właśnie często nie mamy sił na coś, jeśli budzimy się tacy zamuleni, tak? Jeśli szybko nam się w ciągu dnia kończy jakby właśnie to nasza taka witalność, no to warto jakby wrzucić do naszych aktywności różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne, tak? Ale nie tylko. Po pierwsze, warto pić więcej oczywiście wody. Możliwe, że ktoś nie ma takiego nawyku i pije mało napojów w ciągu dnia, no to jest chociażby jedna z takich rzeczy, które można robić. Po drugie, warto wyregulować swój sen. Czyli sprawdzić, od której do której śpimy, ile godzin i tak dalej. W obecnych pandemicznych czasach, tak, mamy trochę więcej czasu prawdopodobnie na to, by móc zadbać o ten aspekt. Kolejną rzeczą tutaj, nad którą warto się zastanowić, to nad może zmianą diety. Przynajmniej na jakiś czas, na 2 tygodnie albo 3. Sytuacja, w jakiej jesteśmy obecnie, która zmusza nas do siedzenia w domu, powoduje, że możemy o wiele więcej robić tymczasowych działań, tak? Próbować różnych rzeczy na chwilę, bo i za 3 tygodnie na przykład z nich rezygnować. W związku z czym możemy nauczyć się przyrządzać w tym czasie nowe potrawy, tak? Dla siebie i zmienić dietę albo po prostu sprawdzić nawet na chwilkę nową. Po to, żeby lepiej jakby zadbać o ten o swoje pożywienie, tak, które przełoży się oczywiście na więcej tej energii fizycznej. No i ostatnia jakby część fizyczna, tutaj nie ukrywam, że akurat w tej kwestii jest najmniej jakby rzeczy, które możemy robić, to ćwiczenia fizyczne, tak? Obojętnie, czy to będzie trening siłowy, czy to będzie cardio, aerobik,
czy będziemy na rowerze stacjonarnym w domu jeździć, czy będziemy, nie wiem, ćwiczyli jogę przed YouTube'em. Wszystko, co będzie powodowało, że nie zasiedzimy się w miejscu, będzie dla nas bardzo korzystne, zarówno w trakcie pandemii, zarówno w trakcie zimy, która jest bardziej raczej sezonem siedząco-leżącym, jak i również po, tak? No bo będziemy budowali trochę lepszą kondycję na wiosnę. Zresztą w końcu pandemia się skończy, tak? I będziemy musieli mieć, znaczy i wrócimy jakby do normalnych aktywności, też takich codziennych, które były wcześniej, w związku z czym dużą krzywdą dla nas byłoby, gdybyśmy zasiedzieli się i zapuścili się podczas tego okresu, tak? Więc tutaj jakby to jest aspekt fizyczny, tak? Jeśli ktoś czuje, że ma z nim problemy, no to warto w pierwszej kolejności zadbać o zwiększenie różnych aktywności w ciągu dnia, które zadbają właśnie o tą część, tak? O część fizyczną, o to, byśmy mieli więcej siły. Drugim aspektem z kolei jest energia emocjonalna. No i tutaj, jeśli często nie mamy ochoty, jeśli to jest jakby naszą główną wymówką, dlaczego nie robimy jakby nowych rzeczy, tak? Jeśli poziom naszej jakby właśnie tej energii emocjonalnej jest bardzo niski, często jesteśmy przygnębieni, często jesteśmy smutni, często jesteśmy źli, nie jesteśmy w stanie się jakby skoncentrować, ale nie jakby mentalnie, tylko właśnie poprzez to, że emocje cały czas nas rozpraszają, no to warto tutaj zadbać o ten aspekt, tak? Warto zadbać o to, byśmy się lepiej czuli też na co dzień. No i jakie rzeczy możemy robić, tak, na co dzień, albo co jakiś czas przynajmniej, żeby się lepiej czuć? Podstawą jest zawsze zadbanie o swój wygląd. To jest jakby tak trochę z pogranicza energii fizycznej i emocjonalnej, ponieważ to, jak wyglądamy, bezpośrednio przekłada się na to, jak się czujemy, prawda? Więc może to jest dobry okres, by wypróbować nową fryzurę. Może to jest dobry okres, by sprawdzić nowy makijaż, tak? By zrobić coś z paznokciami, generalnie wprowadzić jakąś zmianę w wyglądzie, która może być całkowicie tymczasowa i za 2-3 tygodnie z niej zrezygnujemy, tak? Jakby to jest dobry okres na sprawdzanie, na testowanie, ponieważ małe konsekwencje społeczne będzie miała nasza zmiana, jeśli okaże się ona w jakiś sposób niewypała. Więc warto testować jakby teraz różne rzeczy, tak? A nuż coś zostanie nam, a nuż coś się spodoba i później, gdy już wrócimy z powrotem do życia socjalnego, akurat będzie to czymś, z czego będziemy korzystać. Widzę, że pani Grażyna coś pisze. No to akurat zaraz pewnie zostanie napisane. Dodatkową rzeczą, jeśli chodzi o nasz wygląd, to warto po prostu też zadbać o siebie. I na przykład tutaj możemy zrobić sobie domowe spa w jakiś sposób, tak? Może warto teraz zadbać o jakiegoś, no może niekoniecznie masażystę, ale o jakiś sposób są na przykład takie kulki, dzięki którym możemy się sami masować. To tak jak wczoraj trochę rozmawialiśmy, tak, stres się zapisuje w ciele. Masaże pomagają nam ten stres redukować. O. Ja codziennie na dzień dobry robię makijaż i udaję, że jestem gotowa na duże wyjście. Super pomysł. A z bardziej przyjemnych spraw piekę chleb, wychodzi super, a nawet ostatnio z jakiejś łanka puste. I on żyje też ok. Właśnie. Do tego zresztą dojdziemy, bo to pani trochę wyprzedziła moją listę nawet, jeśli chodzi o pomysły. Ale tak, właśnie robienie zapasów chociażby, tak? To jest dobry pomysł na to, by też czymś się zająć. Właśnie robienie jakichś przetworów, rzeczy, z których będziemy mogli później korzystać. Rewelacja. Więc tak jak mówię, zadbajmy też po prostu o siebie, zadbajmy o swój wygląd. Bo mamy na to teraz czas prawdopodobnie. Co dalej jakby z tej listy aktywności emocjonalnych, które możemy wykonywać? Kapusta nie na zapas, jedna bieżąco. Okej, okej. Ale to i tak podtrzymuję, że można na zapas robić też. Ale to na zdrowie i smacznego w takim razie. Można poczytać ciekawą książkę. To jest jeden z takich
klasycznych, oczywistych jakby pomysłów, tak? Tylko że z książkami, książki można podzielić jakby na trzy kategorie. Na książki, które są ekwiwalentem jakby filmu, tak? Są odpowiednikiem czegoś, co po prostu spowoduje, że uciekniemy do trochę jakby innej rzeczywistości. I tutaj będą wszelkiego rodzaju właśnie opowiadania chociażby. Są książki rozwojowe, nastawione bardziej na naukę, tak? Które czytając niekoniecznie nasza energia emocjonalna będzie się poprawiać. Tak? Tu bardziej to będzie jakby w tej naszej energii mentalnej, powiedzmy. Książki rozwojowe, książki, z których się uczymy, podręczniki akademickie i tak dalej. No i będą też jeszcze książki, które powiedzmy, że będą czymś pomiędzy, tak? Czyli z jednej strony nie będziemy aż tak się uczyć jakichś konkretnych umiejętności, ale będą powiedzmy dotykały czegoś głębokiego w nas, tak? Mówię tutaj właśnie o jakichś takich bardziej ambitnych książkach, czy jakichś takich większych, ponadczasowych nawet dziełach, tak? Które są w stanie poruszyć nasze emocje, przez co niekoniecznie będziemy się lepiej czuli po tym, ale możliwe, że coś się gdzieś tam w nas przestawiło, tak? Czegoś się nowego nauczyliśmy, niekoniecznie na poziomie umiejętności, ale na przykład na poziomie naszej filozofii, tak chociażby. Jeśli nie książki z kolei, to może warto zainteresować się różnego rodzaju blogami. Obecnie, biorąc pod uwagę, że każdy ma praktycznie dostęp do internetu, a przynajmniej każdy, kto jest z nami teraz tutaj, bo inaczej by go nie było, to może warto poszukać jakichś blogów na interesujące nas tematy, tak? Czy to będą blogi kucharskie, czy blogi związane z aktywnością fizyczną, czy blogi związane z zainteresowaniami, czy to będzie stolarstwo, szydełkowanie, nie ma znaczenia jakby, ponieważ prawdopodobnie jest co najmniej 5 blogów w internecie na ten temat. I mówię tutaj tylko jakby o polskich, nawet pomijam całkowicie zagraniczne, których wtedy jest już w ogóle masa. Prawdopodobnie będzie masa też blogów, tak? Czyli wideoblogów, gdzie ludzie po prostu nagrywają różnego rodzaju przemyślenia albo dają lekcje jakby różnych umiejętności. Może warto się zainteresować, tak? Szczególnie jeśli nigdy wcześniej tam nie zaglądaliśmy. Będąc w temacie jakby telewizji, tak, może warto przejrzeć listę filmów lub seriali, które kiedyś chcieliśmy obejrzeć, ale nie mieliśmy czasu albo była jakaś inna wymówka, która nas powstrzymywała przed tym. Możemy starać się na przykład jakieś ambitne kino nagrywać, tak, a może właśnie w drugą stronę, może chcemy komedię zacząć oglądać, tak. Mamy teraz czas na to, więc warto robić rzeczy, na które wcześniej tego czasu nie było. Na przykład mój znajomy od początku pandemii, czyli od marca, ogląda ze swoją żoną filmy z listy IMDb, czyli tego największego portalu internetowego, który jest jakby, który recenzuje filmy i jest generalnie molochem takim, jeśli chodzi o kinematografię, tak? No i on ma swoją listę najlepszych filmów, tam top 100, no i oni po kolei od marca, znaczy właściwie nie po kolei, tylko od tyłu, tak? Od setnego do pierwszego lecą z tymi filmami i starają się obejrzeć wszystkie, tak? Nie jest to oczywiście cel, który ma jakąś datę, do kiedy chcą to zrobić, po prostu to jakby sobie robią i w ten sposób jakby spędzają wspólnie czas, tak? Ale równie dobrze można jakiś serial nadrobić, który właśnie kiedyś się chciało bardzo obejrzeć, no ale nie wiem, przegapiło się kilka odcinków czy coś i nie było okazji jakby do powrotu. Więc może warto się zainteresować. I tutaj znowu, warto zajrzeć po prostu też na YouTube. Tam jest masa, ale to masa wideo materiałów, które sięgają każdej dziedziny. Praktycznie, która mogłaby nas zainteresować lub która by nie mogła nas zainteresować. Jest takie powiedzenie, że na YouTubie jest wszystko. Tak? Jakby ilość filmów na YouTubie, gdybyśmy ją puścili, to przez najbliższe 1000 lat byśmy oglądali. W związku z czym na pewno, jeśli poszukamy, znajdziemy tam coś dla siebie. Ja oglądam filmy, które miał pokazywać przed ogłoszeniem pandemii Ilusją Wspaniałego, to jest za 50-60 lub wieku też fajne. No właśnie, czyli jest jakaś nisza, która Panią interesuje i teraz ma Pani czas właśnie, żeby to robić. Fantastycznie. Dziękuję bardzo
za podzielenie się. Więc tak jak mówię, YouTube, tak? Polecam. Idąc na kolejny zmysł, słuchanie muzyki. Może przypomnianie sobie czegoś, czego słuchaliśmy 20, 30, 50 lat temu, tak? Może szukanie nowej muzyki, która mogłaby nas zainteresować, tak? A którą w jakiś sposób odrzucaliśmy. Może chcieliśmy zawsze coś przesłuchać, ale właśnie znowu, no, nie było czasu, tak? Muzyka wpływa bardzo mocno na nasze emocje, więc może nie jest ona w stanie jakoś drastycznie ich zmienić, tak? Ale na pewno jest w stanie je delikatnie regulować. Poza tym ciężko nam się będzie czuć, nie wiem, super zadowolonym przy smutnych balladkach, tak? W związku z czym może też mamy jakieś preferencje muzyczne, które regularnie słuchamy i które powodują w nas jakiś stan emocjonalny. Może warto to zmienić na jakiś czas, tak? Ponieważ to, co wcześniej nie było na przykład tak depresyjne, w obecnych czasach może być już. Przez zmianę kontekstu zmienił się odbiór, tak? Więc co dalej z muzyką? Może warto pośpiewać. Po prostu. I nawet nie mówię tutaj o karaoke, chociaż to też jest oczywiście ciekawym pomysłem, żeby sobie zrobić karaoke, ale po prostu śpiewać, nawet przed lustrem. Śpiewanie wpływa na nasz nastrój emocjonalny, ponieważ angażuje on wiele zmysłów naraz i całe praktycznie nasze ciało. Tak? W związku z czym po 5-minutowej nawet sesji śpiewania będziemy czuli się inaczej niż przed nim. Muzyka łagodzi obyczaje, też słucham, pracuję, słucham wszystkiego, szatem pięknie uspokaja, a jazz wydaje powera. O właśnie. No i to też jest bardzo fajne, że wie pani, która muzyka, jak na panią działa, tak? Że nie będzie pani chciała słuchać raczej Chopina w momencie, w którym potrzebuje pani energii do pracy, tak? Ale wtedy dobrze sobie włączyć jazz. No i odwrotnie, nie będzie się pani uspokajała przy jazzie, ale przy Chopinie jak najbardziej. Super. Więc śpiewanie, tak? Polecam i polecam też tańczenie. I naprawdę wymówka jestem za stary, czy jestem za stara, nie ma tutaj tak naprawdę racji bytu, ponieważ tańczyć przed lustrem, czy przy zmywaniu, czy przy jakiejś innej czynności możemy zawsze. Teatry i opery udostępniły teraz spektakle online. Nie mogę iść do opery, więc oglądam te z Warszawskiego Teatru Wielkiego z Poznańskiego. Dosłownie chyba 7 pozycji niżej mam odwiedź muzeum online albo teatr online, więc dziękuję za ten pomysł też, tak? Tutaj jakby się pani dzieli. I właśnie zachęcam bardzo mocno do tego, by państwo również pisali swoje propozycje na czacie, tak? A nuż ja czegoś nie mam, a akurat państwa pomysł zarazi kogoś innego, w związku z czym taka wymiana pomysłów byłaby też bardzo miła. Więc tak, tańczyć, tak? Może warto się zapisać na naukę tańca, tak? Nawet online, do czego zresztą też dojdziemy, jeśli chodzi o kursy różnego rodzaju online, ale po prostu chodzi o tańczenie. Tańczenie bardzo mocno zmienia nasz stan emocjonalny. Ta aktywność jakby fizyczna, a propos, tańczenie też można by było w sumie nawet podciągnąć trochę pod energię fizyczną, ponieważ jeśli byśmy tańczyli po pół godziny dziennie, to po jakimś czasie byśmy mieli o wiele lepszą kondycję. I też przy okazji troszkę brzuszka byśmy mogli zrzucić. Co dalej? Przejrzeć stare zdjęcia. Bardzo silne kotwice emocjonalne kryją się w zdjęciach, tak? W związku z czym przeglądanie ich może nam poprawić humor. Oczywiście może też nam go zepsuć, w zależności od tego, jakie zdjęcia przeglądamy, ale samo w sobie przeglądanie zdjęć jest bardzo fajną, nostalgiczną wycieczką do wspomnień, których możliwe, że dawno już nie przywoływaliśmy. Więc polecam. Co dalej? Granie w gry wszelakiego rodzaju, tak? Czy to będą planszowe gry, których obecnie jest po prostu masa, już jakby dawno wykroczyliśmy poza warcaby, szachy i chińczyka, tak? Jakby teraz gier planszowych jest tyle, że każdy teoretycznie może znaleźć dla siebie odpowiednią. Tak? Już nie musimy ciągle grać w Monopol.
co, oczywiście nie ma nic złego też jakby w graniu w te gry, po prostu jakby mówię, że jeśli ktoś na przykład ma przekonanie, że gry nie są dla niego, bo w swojej głowie jakby ma 5 gier, tak, które kiedyś były popularne, no to czasy się troszkę zmieniły, jest tego obecnie masa, podobnie jak różnego rodzaju gier karcianych, podobnie jak wiele gier słownych, czy papierowych, czy figurkowych, tak, do wyboru, do koloru. A jeśli kogoś nie interesują gry planszowe, w sensie jakby takie stacjonarne nazwijmy, może warto zajrzeć do gier komputerowych. I tutaj nie mówię oczywiście o jakichś takich zabijaczach czasu, tak, na które można siedzieć i które prawdopodobnie Państwa dzieci i wnukowie grają, tylko mówię tu o jakichś takich grach może logicznych, może jakichś przygodowych, które są, które mają wolne tempo, ale zazwyczaj fajną historię i są w stanie zainteresować każdego, jakby nie mają, nie wymagają jakiejś super szybkiej podzielności uwagi i klikania myszką wszędzie, tak? Więc może warto zajrzeć też do tej kategorii. Warto też oczywiście zadbać o opiekowanie się czymś. To bardzo opiekowanie się czymś bardzo mocno ładuje naszą energię jakby właśnie emocjonalną. Obojętnie, czy to będzie opieka nad zwierzątkiem, czy nad roślinką, sam fakt jakby, że dbamy o coś, już będzie powodował poprawę naszego nastroju. Na to zresztą było wiele badań, że osoby, które posiadają i dbają o nawet zwykłego kwiatka, tak, o zwykłą roślinę doniczkową, są w stanie mieć nawet o 20 chyba ponad procent mniejsze objawy przygnębienia w ciągu dnia. W związku z czym nawet to takie głupie podlewanie kwiatka, czy wystawianie go bardziej w stronę słońca, może już dawać poprawę stanu emocjonalnego. O zwierzątkach to nie mówię. Czy to będzie chomik, żółw, czy pies, naprawdę nie ma znaczenia. Warto mieć w tych trudnych czasach kogoś, kogo nawet można pogłaskać. Ok, co dalej? Może warto pograć na instrumencie jakimś, albo nauczyć się po prostu też. Znaczy nauczyć, może nie tyle nauczyć, co zacząć naukę gry na czymś. Może zawsze chcieliśmy grać na gitarze, albo nawet na nie wiem, flecie, tak, czy czymkolwiek innym. Każda z tych rzeczy, generalnie uczenie się nowych rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, powoduje silny wzrost naszej energii emocjonalnej, więc każda z tych rzeczy, którą będziemy próbować w jakiś sposób, będzie powodowała, że będziemy czuli się lepiej. A jeśli będziemy czuli się lepiej, to prawdopodobnie będzie nam się chciało robić też więcej rzeczy i jakość naszego życia po prostu wzrośnie. Więc może warto właśnie spróbować przynajmniej grać na czymś, tak? A może warto posłuchać audiobooka albo podcastu, czyli czegoś, co będziemy mogli równocześnie robić podczas też innych czynności, tak? Jeśli na przykład ćwiczę fizycznie, no to angażuję swoje ciało, ale mój zmysł słuchu jest wolny, w związku z czym może czytanie książki, tak, nie byłoby dobrym pomysłem podczas jazdy na rowerze stacjonarnym, ale słuchanie audiobooka już jak najbardziej będzie w takim przypadku odpowiednie, ponieważ dwa niezależne od siebie zmysły będą aktywowane i nauka będzie, znaczy tak jak ciało będzie się wyrabiało poprzez jazdę na rowerze, tak będziemy się czegoś uczyli albo czerpali jakąś przyjemność ze słuchania czegoś. Tak? Więc jakby tu można nawet dwie rzeczy naraz połączyć. Kolejną fajną rzeczą, którą można zrobić, a którą prawdopodobnie rzadko robimy, jest napisanie komuś czegoś miłego. Obojętnie, czy to będzie wystawienie opinii pod może lokalem, który lubimy, albo pod stroną jakiejś firmy, którą bardzo cenimy, a może napisaniem na fanpage'u do kogoś, kogo w jakiś sposób lubimy, cenimy, idealizujemy. No tak, tak idealizujemy, tak czy siak napisanie komuś czegoś, a może rodzinie, tak? Podziękowanie sąsiadowi. Tutaj każdy niech zajrzy do siebie. Na pewno każdy ma kogoś, komu może wysłać coś miłego, jakieś ciepłe słowo. Tak? No to i że my się poczujemy lepiej, to jeszcze ta osoba. Więc i tutaj taka jeszcze
rzecz. Warto zrobić sobie generalnie różnego rodzaju listy. Tak, listy na przykład rzeczy, które nas uszczęśliwiają. Bo jeśli zrobimy taką listę, to później możemy z niej odhaczać sobie po prostu rzeczy i wykonywać, które będą stricte jakby spersonalizowane pod nas, ponieważ my to stworzyliśmy. Więc stworzenie listy rzeczy, które nas uszczęśliwiają. Bardzo polecam. Lub też w drugą stronę stworzenie listy rzeczy, osób i tak dalej, za co jesteśmy wdzięczni. Im więcej czujemy wdzięczności, tym bardziej jesteśmy też w stanie się cieszyć z najprostszych rzeczy. Więc lista rzeczy, za którą jestem wdzięczny. Jestem wdzięczny za to, że mam gdzie mieszkać, mam co jeść, mam przyjaciół, mam rodzinę, że mam się do kogo odezwać na przykład, tak, że często zapominamy jakby o tym, jak wiele rzeczy, które my traktujemy jako coś oczywistego, dla bardzo wielu osób nie jest oczywista, więc warto czasami sobie przypomnieć, tak, i to też oczywiście przełoży się na nasz stan emocjonalny. Będzie to takie nawet, powiedziałbym, autoterapeutyczne ćwiczenie. Kolejna rzecz. Odwiedź muzeum online, tak? Tak jak tutaj właśnie pani z teatrem mówiła, może warto odwiedzić muzeum online, teatr online, wystawę online, galerie online, są koncerty online, jest jakby technologia zaczyna się dostosowywać do panującej obecnej rzeczywistości, w związku z czym mamy o wiele więcej możliwości niż na przykład mieliśmy 15 czy 20 lat temu. Warto korzystać jakby z tego, tak? Warto korzystać z technologii, bo daje ona nam o wiele więcej, niż mogliśmy robić kiedyś. Kolejna rzecz. Może możemy komuś pomóc, albo jakoś nawet wyręczyć go, tak, w obowiązkach. Tutaj warto się zastanowić, ponieważ może na przykład mamy kontakt z kimś jednak prawdopodobnie i może możemy wyświadczyć mu jakąś przysługę. Tutaj w jaki sposób to wpłynie emocjonalnie na nas? No po pierwsze dbanie o jakby grono socjalne nasze, tak, o naszą częścią socjalną bardzo mocno jest, bardzo mocno wpływa na naszą energię emocjonalną. Zresztą jeśli mamy gigantyczne grono socjalne, co oczywiście trudno jest obecnie w czasach pandemii, to o wiele łatwiej jest utrzymać wysoki właśnie poziom zadowolenia jakby, tak? Z tego, jak się czujemy. No chyba, że mamy toksycznych znajomych, oczywiście, to wtedy nie polecam. Ale właśnie dbanie o socjal. Nie powinniśmy zapominać o tym w tych trudnych czasach, tak? Oczywiście, jeśli nie jesteśmy w stanie się spotykać z kimś z różnych powodów, tak? Bo na przykład ktoś mieszka za daleko obecnie, tak? Nie jest w stanie przyjechać w pandemii i tak dalej. No to pozostaje oczywiście opcja wideo wszelkiego rozmów, jak również, jeśli to też odpada i naprawdę nie mamy nikogo praktycznie, z kim moglibyśmy się kontaktować, to dobrym pomysłem jest dołączenie do jakiegoś forum albo grupy dyskusyjnej, ewentualnie jakiejś społeczności ludzi myślących podobnie, tak, albo względem jakiegoś naszego zainteresowania, po to, by czuć tą przynależność do grupy. To jest bardzo ważne, żeby jakby nie izolować się, bo to bardzo silnie negatywnie wpłynie na to, jak się będziemy czuli. No i tutaj takie dwie ostatnie rady, jeśli chodzi o naszą część emocjonalną. Po pierwsze, spędzajmy często miło czas, czy to będzie wieczór, czy poranek, jakby rozpieszczajmy się trochę, tak? Dbajmy właśnie o to, żeby się dobrze czuć. No i dawajmy sobie co jakiś czas też trochę lenistwa, po to, by po prostu też się naturalnie zregenerować. Nie musimy być ciągle produktywni, nie musimy ciągle robić czegoś, nie musimy ciągle poświęcać i uciekać do jakiejś aktywności. Możemy po prostu czasami leżeć do góry brzuchem i nic nie robić i to też będzie jakby w pełni w porządku. Tak? Balans jest bardzo, bardzo ważny. To była energia emocjonalna. Czy ktoś tutaj ma jakieś sugestie, pytania, uwagi? Coś dodać jeszcze? Czy coś jest niejasne?
widzę, że pani pisze, to poczekamy jeszcze na to i zaraz przejdziemy do aktywności, które możemy robić, by dbać o tą część psychiczną, tą część mentalną. Okej. Okay. Ja przestała pani. No więc to w międzyczasie wytłumaczę, czym jest jakby ta część mentalna, tak? Jeśli często nie potrafimy się skoncentrować na czymś, jeśli często nie wiemy, jak coś wykonać, tak? Jeśli generalnie jest taki trochę chaos w głowie, tak? Taki bajzel, to warto właśnie wtedy w pierwszej kolejności wprowadzać aktywności, które będą poprawiały, porządkowały jakby ten bajzel, tak? W związku z czym wszelakiego rodzaju tutaj aktywności, które będą rozwijały naszą pamięć, naszą koncentrację, porządkowały różnego rodzaju zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rzeczy, będą jakby wchodziły w skład tego aspektu mentalnego. Co w konsekwencji będzie poprawiało naszą właśnie koncentrację, naszą pamięć, nasze możliwości planowania. Okej, okay. No, wszystko jasne, większość tych propozycji stosuje, gorzej tylko z tym uspołecznieniem, ale ostatnio bardzo uaktywniliśmy się w wysyłaniu fajnych filmików i uśmieszków. O, to też miłe i pozwala mieć nadzieję, że jeszcze nie wszyscy o nas zapomnieli. Świetnie. No właśnie, no też w obecnych czasach wysyłanie sobie filmików śmiesznych, tak, jakichś właśnie zdjęć, memów i tak dalej, jest formą dbania też o relacje. Nie trzeba zawsze, tak, jakby wchodzić w jakieś gigantyczne dyskusje. Wystarczy czasami, że ktoś wyśle coś śmiesznego, my to włączymy i już nam się humor poprawia, tak? Bo ktoś to jednak wysłał poniekąd do nas, tak? Albo bezpośrednio, albo nie bezpośrednio, bo na jakiejś grupie. Więc zdecydowanie właśnie fajnie jest o to dbać. Okej, wracając do energii mentalnej, tak? Tutaj pierwszą taką moją propozycją jest zastanowienie się może nad jakimś kursem internetowym. Czyli wybieramy interesujący nas temat, tak, i wyszukujemy. Są jakby dwie bardzo dobre strony, które oferują darmowe kursy z bardzo wielu jakby dziedzin, tak. Jedno to jest, napiszę nawet na czacie, to jest, jedno to jest Coursera, a drugie to jest Udacity. I to są stronki, na których możemy się zapisać na darmowe kursy gotowania, stolarstwa, lepienia z gliny, przemawiania, czegokolwiek. Tak naprawdę jakby jest tam cała masa umiejętności różnych, które możemy posiąść, jeśli będziemy tylko mieli ochotę na to. Więc może to jest dobry czas na właśnie zapisanie się na jakiś kurs darmowy i nauczenie się czegoś nowego. Co generalnie jest jakby też pomysłem tutaj, jeśli chodzi o sferę mentalną. Może to jest idealny czas, by wprowadzić nowy nawyk w życie. Obojętnie z jakiej dziedziny, czy to będzie nowy nawyk finansowy, czy to będzie nowy nawyk żywieniowy, czy to będzie nowy nawyk, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, o higienę, o cokolwiek, tak? To jest dobry czas na to, bo mamy o wiele mniej jakby rozpraszaczy niż w czasach, kiedy żyliśmy normalnie, tak? A im mamy mniej rozpraszaczy, tym więcej mamy możliwości zajmowania się tym, na czym chcemy się skoncentrować. Kolejną tutaj rzeczą jest właśnie porządkowanie, tak? Porządkowanie wszystkiego tak naprawdę. Jeśli chodzi o świat nasz zewnętrzny, tak, o otoczenie, no to tutaj możemy oczywiście posprzątać dom, ale może warto zajrzeć do szafy, może jest masa ciuchów, w których już nie chodzimy, które możemy komuś oddać, sprzedać, cokolwiek, tak? W związku z czym warto może się zastanowić nad tym, żeby postawić na trochę większy minimalizm, tak? Usunąć zbędne rzeczy, posprzątać w dokumentach. Możliwe, że mamy całą szafkę dokumentów, które się gromadziły przez dekady nawet może i do których dawno nie zaglądaliśmy, bo boimy się wręcz tam zajrzeć, tyle tego jest. To jest dobry czas na to, by to posprzątać, by zrobić z tym porządek. Prawdopodobnie duża część z nich nadaje się na śmietnik. I
i tylko zagraca miejsce. Tak? Często też ludzie nie zaglądają do swojej bielizny i skarpetek. To też szczerze polecam, tak? Posprzątać, wyrzucić dziurawe rzeczy, tak? Wyrzucić stare, nieużywane, tak? I tak dalej. Po prostu zmniejszyć jakby ilość rzeczy, która nas otacza, no bo jeśli mamy czegoś za dużo, to nie działa na nas wcale pozytywnie. Tak? I przyprawy. To jeszcze od siebie polecam. Odkryłem podczas tej pandemii, że moja osobista anegdota, że bajzel, jaki miałem w przyprawach w kuchni, był po prostu kolosalny. Tak? W związku z czym zrobienie porządku w przyprawach i ogólnie w kuchni dało mi wiele takiej jakby wewnętrznej ulgi. O właśnie, zajęcia dostępne są też na stronie. To prawda. Więc proszę śmiało korzystać, bo pozyskiwanie nowych umiejętności to jest wartość na całe życie. Tak? A, czyli tak. paga.org.pl i abcsenior.com. Proszę korzystać. Dobrze, więc porządek na zewnątrz, tak? Porządek ze zdjęciami może warto zrobić, obojętnie, czy to będą zdjęcia na telefonie, czy jakby fizyczne, tak? Tak czy siak, może jest tam bajzel, może jest bajzel też na naszym komputerze i warto to posprzątać. Uporządkować dokumenty, tak? Uporządkować e-booki, które mieliśmy do przeczytania, uporządkować filmy. Generalnie wszystko na nas działa w jakiś sposób, tak? Czyli że im mamy większy bałagan wokół siebie, tym ciężej będzie nam się skoncentrować na różnych rzeczach. I ten mit takiego, że chaotycznego geniusza, tak? Czyli ludzi, którym się dobrze żyje w bajzlu, został obalony kilkanaście lat temu przez badania. Wcale tak nie jest. W sensie większy porządek tworzy o wiele większy spokój i o wiele większą prędkość w wykonywaniu różnych zadań, ponieważ nie tracimy czasu na szukanie czegoś. Tak? Bałagan nas rozprasza, krótko mówiąc, dlatego warto po prostu posprzątać. Tak? Warto też wyrzucić generalnie niepotrzebne rzeczy. Możliwe, że trzymamy coś od bardzo dawna i od 20 lat powtarzamy sobie, że to się kiedyś przyda, chociaż to się już prawdopodobnie nie przyda. Tak? Może trzymamy na przykład masę kaset wideo, pomimo tego, że już od kilkunastu lat na przykład nie mamy wideo w domu. Generalnie warto się zastanowić nad tym, co już nam jest niepotrzebne i to usunąć. Po pierwsze dlatego, żeby nie zagracało nam miejsca, po drugie dlatego, żeby zrobiło miejsce na potencjalne nowe rzeczy, które możliwe, że właśnie przez to, że nie usunęliśmy starych, nie kupujemy czegoś nowego. Tak? Bo przecież to mamy. Co z tego, że to nie działa, co z tego, że tamtego nie używamy, ale to mamy. Bardzo lubimy przyda się. No właśnie, przyda się, ale jakoś z jakiegoś powodu leży w skrzynce tak na poddaszu od kilkunastu lat. Właśnie takie rzeczy warto wyrzucić. Nawet jeśli czasami trudno się z tym rozstawać, to też pytanie, po co to trzymamy, tak? No bo jeśli to ma dla nas bardzo silną wartość nostalgiczną, no to rzeczywiście zostawmy to sobie, tak? No bo to jednak wpływa też na nasze samopoczucie. Ale jeśli coś po prostu leży, bo leży, może poddajmy w wątpliwość sens posiadania tego dalej, tak? Okej. Okay. Można też zastanowić się, czy chcemy coś zmienić w mieszkaniu. Może warto postawić na jakieś małe przemeblowanie, nawet przestawienie biurka, przy którym siedzimy, czy fotela, na którym czytamy, może wpłynąć na bardzo wiele. I to jest jedna właśnie z tych takich oczywistych rzeczy, na które czasami nie wpadamy niestety, tak? Więc może warto spróbować. Może stół przesunąć bliżej okna, żeby więcej światła wpadało, szczególnie teraz, kiedy mamy 6 godzin dziennie względnego szarego światła zza okna. Tak? Warto pomyśleć. Warto też założyć pamiętnik lub dziennik, jeśli ktoś tego nie prowadzi, ponieważ ma to bardzo silną właściwość autoterapeutyczną, to raz, a dwa, że daje nam nasze zapiski, do których później możemy wracać. I kto wie, może za rok, kiedy już wszystko się uspokoi,
fajnie będzie wrócić do tego i poczytać, jaki byłem w czasach pandemii, tak? Jaki byłem rok wcześniej ogólnie, co się zmieniło. Warto zapisywać swoje uczucia, warto zapisywać swoje myśli, warto zapisywać po prostu to, jak się spędziło dzień. Dziennik sam w sobie to jest jedna z najlepszych rzeczy, które człowiek może zrobić dla siebie pod kątem jakby terapeutycznym. Ponieważ regularne zapisywanie tego, co czujemy, regularne zapisywanie tego, jak coś na nas wpłynęło, jak my zareagowaliśmy, czego się nauczyliśmy i tak dalej, po jakimś czasie się kumuluje do po prostu ogromnych wartości personalnych, tak? Zarówno pod kątem wiedzy o sobie, zarówno pod kątem świadomości swoich zachowań, jak i też nauki samego siebie po prostu, tak? Więc bardzo polecam dzienniki i pamiętniki. Tak samo jak wczoraj rozmawialiśmy o mindfulness, polecam bardzo też medytację, tak? Medytacja bardzo pomaga nam w osiągnięciu równowagi psychicznej, tak? Bardzo pomaga nam właśnie w koncentracji, w związku z czym ten aspekt mentalny, aspekt psychiczny będzie bardzo korzystał, tak, z tego, jeśli będziemy medytować. Obojętnie w jaki sposób, czy to będzie przy świetce, czy koncentracja na oddechu, czy jest nawet coś, co się nazywa medytacją bełkotu, tak? Czyli po prostu bełkoczemy w języku, który nie istnieje, sami to wymyślamy, czyli to było coś w tym rodzaju, tak? Po prostu bełkoczemy przez jakiś czas, no i w pewnym momencie, jeśli bełkoczemy, a że poruszamy, znaczy posługujemy się w naszej głowie myślami poprzez język, tak? No to jeśli będziemy bełkotać przez 2 minuty, prawdopodobnie nasze myśli się trochę wyłączą, tak? W związku z czym wejdziemy w stan medytacji. Może dla kogoś warto spróbować, jeśli ktoś nie chce siedzieć na poduszce, tak, i koncentrować się na oddechu, to może właśnie medytacja poprzez bełkot będzie dla niego bardziej odpowiednia. Na pewno jest zabawniejsza. Tak? Kolejną rzeczą, którą warto robić, by dbać o swoje zdrowie psychiczne, jest planowanie różnych rzeczy. Tak? Czy to będzie planowanie budżetu, czy to będzie planowanie tego, co zrobię po pandemii, czy to będzie planowanie następnego tygodnia. Generalnie planowanie bardzo mocno odciąża jakby nasze zasoby mentalne, bo jeśli mamy coś zaplanowane, no to wiemy, jak się poruszać w tamtym kierunku, tak? A jeśli wiemy, jak się poruszać w tamtym kierunku, to nie tracimy tych zasobów i czasu na to, by wymyślać na bieżąco każdy kolejny krok. W związku z czym mamy teraz więcej czasu na planowanie, warto planować różne rzeczy. Jeśli chcemy też, możemy sprawdzać naszą wiedzę poprzez różnego rodzaju quizy, krzyżówki, gry logiczne, nie wiem, sudoku, tak? Generalnie w samym internecie bez problemu znajdziemy masę quizów czy różnych wersji, nawet milionerów. Więc jeśli uważamy, że mamy sporą wiedzę albo chcemy się uczyć też poprzez grę, to może warto zajrzeć na wszelkiego rodzaju takie rozrywki, tak właśnie, teleturnieje internetowe i tak dalej. Tak? A może chcemy coś napisać komuś, tak? W stylu recenzję na przykład, albo miejsca, lokalu. Tutaj nie mówię nawet o czymś miłym konkretnie, tak jak to było przy części emocjonalnej, tylko raczej o zwerbalizowaniu swoich myśli na temat lub opinii na temat jakiegoś przedmiotu, dzieła lub miejsca czy lokalu. I to nie musi być oczywiście opinia pozytywna, tak? Po prostu chodzi o to, żeby coś napisać, przelać swoje myśli na papier, tak? No i zrobić zapasy na później. To ostatnia tutaj jakby propozycja moja, jeśli chodzi o część mentalną. Jeśli mamy zrobione zapasy na później, jeśli mamy odłożone rzeczy na później, uspokaja to nas, tak? Nie musimy, znaczy nie odwraca to naszej jakby uwagi od tego, że ojej, jeśli tego teraz nie zrobię, to później nie będę miał, tak? Tutaj zmieńmy myślenie na jeśli teraz to zrobię, to później nie będę musiał o tym myśleć. W związku z czym może warto zrobić zapasy czegoś na później. Ok, to tyle jeśli chodzi o energię mentalną i aktywności z nią związane. Jeśli wszystko jest jasne, to przejdziemy do ostatniej części, czyli tej części życiowej, tak? Szukania sensu w życiu i różnego rodzaju aktywności, które będą nam
na tym jakby najgłębszym poziomie odmieniały coś. Ponieważ jeśli mamy mało tej energii życiowej, to często nie czujemy sensu, żeby robić różne rzeczy. Tak jakby nie mamy po co tego, tak? Jakby rzeczy są bezwartościowe, tak? Są takie blade, jakby wyblakłe. No właśnie z tego sensu jakby, tak? W związku z czym warto wtedy pomyśleć o różnego rodzaju aktywnościach, które ten sens w nas może nie tyle wyzwolą, co pomogą nam go znaleźć. No i tutaj jakby taką pierwszą podstawową rzeczą jest zrealizowanie odkładanych pomysłów. Prawdopodobnie mieliśmy wiele rzeczy, które kiedyś chcieliśmy zrobić i z różnych powodów nie zrobiliśmy. Może warto teraz sobie je przypomnieć i zacząć je wykonywać. Ponieważ to jednocześnie, znaczy z energią życiową jest też to, o tym wspominałem na naszych zajęciach, kiedy mówiliśmy o tym trochę więcej, ale z energią życiową jest tak, że jeśli czujemy dużą energię życiową, jeśli mamy jakby tą baterię mocno naładowaną, to ona jest w stanie przezwyciężyć braki we wszystkich innych energiach. W sensie, jeśli mamy silne poczucie, że to, co robimy, tak, jest nasze, jest naszą pasją taką jakby bardzo głęboką, dotyka wręcz naszej duszy, no to możemy nie mieć siły fizycznej, może nam się nie chcieć, możemy nie móc się skoncentrować, a i tak będziemy chcieli to robić, bo będziemy mieli tak silne jakby przekonanie, że to jest właśnie coś, co chcemy robić. Tak? A jeśli nie wiemy, co chcemy robić, to warto wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia. Różnego rodzaju marzenia, które odkładamy na później, tak? Cele i plany oczywiście, tak? No, bo sam cel, jeśli zapiszemy, to będzie po prostu życzeniem, ale jeżeli zrobić jakiś plan, jak możemy ten cel zrealizować? Może przy pierwszym celu nas to nie będzie pociągać, może przy drugim też nie, ale jeśli będziemy szukać, to w końcu prawdopodobnie coś znajdziemy dla siebie. No i jak znajdziemy, no to podzielmy plan na bardzo małe, proste kroki do wykonania, potem by móc bez problemu przejść po tej jakby drabince do naszego celu. Tak? Jeśli będziemy wyznaczali cele, to warto wdrażać właśnie nowe nawyki, czyli spisywać sobie różnego rodzaju czyli rzeczy wspomagające nasze cele. Tak? Czyli jeśli chcemy na przykład, nie wiem, więcej ćwiczyć, no to prawdopodobnie musimy wprowadzić nawyk. Może trochę lepszego żywienia, może trochę więcej wody, może innego wstawania, może częstszego wychodzenia z domu. Tak? Każdy nasz cel będzie wymagał nowych nawyków. Warto się nad tym zastanowić, jakie nawyki musimy wdrożyć, by te cele osiągnąć. Oprócz tego warto też uczyć się nowych umiejętności, nowych języków. Tak? Każda z tych rzeczy, generalnie, każda z umiejętności, które będziemy w stanie jakoś wykorzystać w życiu, wpływają też na nasze, znaczy wpływa na nasze też poczucie wartości. Im więcej posiadamy umiejętności, tym lepiej się czujemy sami ze sobą, tak? Tym bardziej się czujemy bezpiecznie, jakby na takim bardzo prymitywnym poziomie. Ponieważ człowiek, który ma masę umiejętności, będzie wiedział, że w każdej sytuacji sobie poradzi. Tak? Dlatego polecam uczenie się nowych umiejętności, uczenie się nowych języków, nawet jeśli mielibyśmy z nich nie do końca skorzystać, to czemu mielibyśmy tego nie umieć po prostu, tak, dla samych siebie. Kolejnym pomysłem tutaj jest napisanie listu do samych siebie. Takiego starodawnego, papierowego listu, tak, gdzie będziemy używali kartki i długopisu. Do siebie za rok, do siebie za 5 lat, do siebie za 10 lat. Coś, co będziemy mogli przeczytać, tak, za kilka lat i spojrzeć na to, co sami sobie wysłaliśmy z przeszłości, tak? Jakie mieliśmy wtedy oczekiwania, ile rzeczy zrealizowaliśmy z tego, co młodszy ja nam życzył czy proponował. Tak? To zresztą też jest bardzo terapeutyczne ćwiczenie, więc polecam. No i tutaj ostatnia taka rzecz, ale bardzo ogólna, bo wszystko tutaj można jakby wsadzić, to jest po prostu tworzenie czegoś. Obojętnie, czy będziemy pisali wiersz, książkę, piosenkę, czy będziemy lepili coś, składali w jakiś sposób, tak? Rysowali, malowali. Nie ma to znaczenia. Po prostu tworzenie
czegoś własnego i nie mówię tutaj o to, żeby to miało później mieć jakiś sukces nawet komercyjny i że mamy to sprzedawać czy coś w tym rodzaju. Nie, nie, chodzi mi jakby po prostu o to, żeby dla samych siebie stworzyć coś, z czego będziemy mogli być dumni, z czego będziemy mogli być zadowoleni. Nawet jeśli to miałby być 10-centymetrowy, nie wiem, 10-centymetrowa figurka ulepiona z gliny. Jeśli będziemy z tego dumni, to będzie miało to dla nas wartość, to przełoży się to na to, że będziemy się po prostu lepiej czuć. Możemy też założyć bloga na przykład, tak? I tam przelewać jakby nasze różnego rodzaju myśli, opinie i tak dalej. A, i jeszcze jedna rzecz w sumie, którą mogę zaproponować, chociaż możliwe, że ona nie będzie dla każdego, to jest stawianie wyzwań swoim własnym przekonaniom. Czyli czytanie o rzeczach, które są jakby trochę sprzeczne z tym, w co wierzymy. Czytanie o innych religiach, filozofiach, poglądach politycznych, tak? Jakby po prostu nie mówię o tym tutaj, żebyśmy to robili po to, żeby się, nie wiem, przestawić na inny nurt, tylko po to, żeby wyjść na trochę z własnej skorupy. Tutaj też bardzo polecam czytanie o błędach poznawczych, tak? Nawet głupi artykuł na Wikipedii, w sumie wkleję, po to, by błędy poznawcze są jakby błędami w naszym myśleniu i absolutnie każdy z nas bez wyjątku na całym świecie, jeśli używa swojego mózgu, tak, i używa umysłu, to jest podatny w różnych kontekstach na różne błędy. Tak? Warto o tym poczytać. Bardzo wiele to daje zrozumienia na temat tego, jak często sami siebie robimy w konia w myśleniu. Tak? Więc od siebie też to bardzo, bardzo polecam. Ok. To jest moja lista propozycji dla Państwa. Czy mają Państwo jakieś pomysły jeszcze? Czy mają Państwo jakieś pytania względem tego? Uwagi, sugestie, skargi, zażalenia. Teraz jest czas, żeby się tym podzielić. Czy komuś coś wpadło na przykład, także ha, to jest dobry pomysł, skorzystam z tego. Oczywiście wiadomo, że ta lista nie jest kompletna. Można tam dopisywać masę różnych rzeczy. Wątpię, żeby ktokolwiek był w stanie spisać wszystkie rzeczy, które można robić. Ale to, o co jakbym ja chciał tutaj zwrócić największą uwagę, to na to po prostu, żeby dbać o to, by się dobrze czuć na tych wszystkich właśnie aspektach, tak, fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i życiowym. Bo jeśli będziemy czuli braki, na którymś balans jakby nasz życiowy się rozpadnie, znaczy, a przynajmniej zacznie rozpadać, a stamtąd bardzo łatwo już do takiej jakby lawiny konsekwencji, gdzie po jakimś czasie będziemy się czuli coraz gorzej i nawet nie będziemy do końca wiedzieli dlaczego. Okej. Okay. To jak nie ma pytań, dziękuję również Pani Grażyno za podzielenie się tymi pomysłami i Pani Pole też. Ja też panu dziękuję. Tak, i pani oczywiście też również dziękuję za możliwość bycia tutaj. To ja jeszcze tylko przypomnę, że spotykamy się 17 i 18 grudnia i jutro jeszcze mamy spotkanie z lekarzem. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie dostał ode mnie maila z informacją o spotkaniu, to bardzo proszę, można tutaj wpisać na czacie, to ja przesyłam wszystkie informacje. Jutro mamy spotkanie z Małgorzatą Ponikowską o godzinie 11, więc serdecznie zapraszam. Okej. Okay. To ja się żegnam. Bardzo dziękuję wszystkim. Do zobaczenia. Udanego weekendu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Więc ja tu jeszcze chwilę poczekam, jakby mogli mi Państwo napisać jakieś dane. Pani poprosi o maila. To ja poproszę w takim razie o Pani adres mailowy.
Dziękuję bardzo. Już wysyłam w takim razie. Do widzenia, pani Grażyno, do zobaczenia. Pani Alicjo, już wysłałam pani wiadomość, teraz powinna do pani dotrzeć. Dobrze, to ja życzę Państwu, skoro już nie mam żadnych zgłoszeń, zakładam, że wszyscy Państwo wiedzą. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia jutro. Mam nadzieję z częścią z Państwa, jak nie ze wszystkimi. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.